Cześć, witam serdecznie w dzisiejszym filmiku. Pomimo przeziębienia, bo mam straszny katar i gardło mi boli i w ogóle jestem rozbita, zapewne mam też temperaturę, chciałabym wam pokazać makijaż taki brzoskwiniowo-brązowy w odcieniach mojego ubioru. Ta bluzeczka jest, tak mi się wydaje, że brzoskwiniowa bardziej niż różowa. Tak więc makijaż też jest brzoskwiniowo-brązowy. Zapraszam serdecznie, pa! Na twarzy położony podkład Ideal Skin Anti Age, tak mi się wydaje, matte finish, czyli matujący z Lufleku. Wygląda on tak. Dostałam dwie takie próbki, także wam pokażę. Ja go przyłożyłam sobie do pojemniczka. Wygląda tak. Jest bardzo gęsty, to jest numer drugi. Jest strasznie ciemny, ja go rozjaśniłam rozświetlaczem z Essence do policzków i do twarzy. Wtedy wygląda tak, jak mam trochę na twarzy. Troszkę jeszcze jest za ciemny, no ale na lato może być. Bardzo fajnie kryje, jest gęsty. Zdziwiona jestem, że aż tak fajnie. Dobra, teraz przypudruję to. Mam też korektor. Mam straszne wory i czerwony nos, bo jestem przeziębiona, ale ale to co innego. Dobra, teraz pudrujemy. Pędzel z Elfa, któremu rączka odpadła, ale ja go skleiłam. Wyśmienicie się trzyma. Puder mineralny z Jakona. Dzisiaj nie pamiętam. Będzie napisane, jak się nazywa ten. Biały. Taki brzoskwiniowy Bell 328 Planet. Illumination chyba jakoś tak. Inglot 422, on z takimi drobinkami złotymi jest. Jest to brąz. Biała kredka. Tuszujemy najpierw zalotka, później tuszujemy. W międzyczasie róż z Elfa Coral Candied. Czyli taki koralowy z drobinkami złotego.
Na zakończenie szminka Manhattan Soft Matte w kolorze 95G, czyli taki brązowy matowy. Niestety on strasznie podkreśla suche skórki, tak więc jak wyschnie, to pomaluję go. Błyszczykiem z Essence Stay With Me o numerze 02 My Favorite Milkshake. No i dobra, to wszystko. Pozdrawiam serdecznie, pa!